Dzisiaj razem z Admirosem uramy się do rezydencji, w której no, dzieją się bardzo złe rzeczy i mam nadzieję, Admiros, że pomożesz mi to przejść. Bo... Spróbuję. No właśnie, ja ostatnio próbowałem. Totalnie dla mnie jest to po prostu beyond jakikolwiek poziom trudności, a może ty będziesz coś tutaj wiedział. Okej, okay. Znaczy dobra. Ja to przeszedłem, więc jakby... 5 godzin, tak? To przechodziłeś? 5 godzin, no. Tak, ale grałem solo. W dwójkę powinno być łatwiej w teorii. Okej, okay. No właśnie też jak ja solo grałem, to mówię, no nie da się tego przejść, po prostu. To jest niemożliwe do przejścia. Tu jest klucz, okej. Okay. Mm-hmm. A ty gdzie poszedłeś? Poszedłem sobie po latarkę i po baterię. A, dobra, masz dobra, latarkę dobra. Też? Tak, mam latarkę. Okej, okay, dobra, to git. Okej, okay, słuchamy radia? Wiesz co, baterię jeszcze chciałem. A, no dobra. O, dobra, tu jest. A ty już włączyłeś? Tak, ja już po prostu tyle razy już to miałem, że już po prostu mi się tylko A powiedz mi, do czego służy klucz? Kluczem naprawiasz na zewnątrz elektrykę. A dobra, rzeczywiście. Ja tak. Właśnie, bo ja o tym nie wiedziałem i raz wywaliłem się w ten sposób. Skipnąłem to jak coś. O, nie wiedziałem, że da się skipnąć. Tak, jeszcze raz jak klikniesz na radio, da się. Okay. Tylko, że musisz mieć klucz w ręku. Znaczy tak, nie mieć klucza, żeby otworzyć skrzynkę, następnie mieć klucz, żeby naprawić i musisz kliknąć w odpowiedni kabelek, który się świeci. Dobra. Jest to mało widoczne, ale da się to zrobić. Okej, okay. Wiesz co, ja idę zamontować kamery, dobra? Dobra. No. Jakby dwójkę to łatwo będzie. No właśnie tak, kurde, sobie zdałem sprawę, że ty. No. Nawet może się uda tutaj to przejść, zobaczymy. W ogóle, nie wiem, grafika kompletnie nie zwiastuje tego, co tutaj będzie, nie? Taka spokojna, spokojna gierka, cyk. Okej. Okay. Widzowie, jeżeli wierzycie, że się uda przejść, strzelcie jakiegoś lajka, po prostu. Czekaj, kamera. Musi się udać. No, bo nie sądziłem, mówię, że jest tak trudna gra na Robloxie istnieje po prostu. Mm-hmm. Dobra, druga kamera. Czy więcej kamer, czy dwie nam starczą? Trzy musisz rozwiesić, ale ja w ogóle na kamery nie patrzyłem. Aha, to po co mam je rozwieszać? No, żeby po prostu tak, były. Tak, żeby były. Okay, tak, okay. Żeby były. Ty deskami, właśnie jak z tymi deskami? Czy po jednej desce, czy wszystkie strategia, okna? Strategia, jaką ja obrałem, była następująca. Bardzo dużo desek rozmieściłem na dole i sprawdzałem tylko górę. Aha. I na dole rozświetliłem w zamian za to dwa światła. Jeżeli rozświetlisz trzy światła, to szybciej ci wywali korki. Przy dwóch światłach wywala rzadziej korki. Hej! A właśnie tak. Ja miałem coś takiego, że mi się zaczęła noc i wywaliło korki. I musiałem wyjść i mnie dorwał ten potwór. Ja to robiłem bardzo na wyczucie, na zasadzie, że okej, długo się nie pojawiał na górze, sprawdzam na dole. A na dole miałem rozświetlone światła, a niektóre pokoje miałem umieszczone więcej desek. A na górze prawie w ogóle desek. Bo na górze się rozglądałem i sprawdzałem, czy jest potwór. Jeszcze nad czym się zastanawiam, czy jeżeli ktoś z nas się wywali, to czy druga osoba przeżyje? W tym sensie, czy będę mógł obserwować? Będziesz mógł obserwować i jedna osoba, co przeżyje, będzie mogła dalej grać. Okej, okay, dobra. To liczę na to, że rzeczywiście to się tutaj uda. A właśnie, ja nie wziąłem nawet młotka, ani desek. Ja cały czas deski rozwieszam. Dobra. Wiesz co, może ci pomogę jednak? Możesz spróbować. Chyba już ostatnie zostały tutaj. Zostały ostatnie. To gdzie? Możesz tutaj w sumie okna zakleić, albo gdzieś na dole. Tutaj wezmę. Tu, w tym miejscu. Cyk. Dobra, jest 6 PM, więc tak. Na dole trzeba rozświetlić światło. Dobra, na dole światło. Notujcie to, widzowie, bo to są porady bezcenne, tak zwane. Czyli w tym pokoju bym rozświetlił światło i w tym, ponieważ to są dwa pokoje, które są najdalej, których nie będziemy sprawdzać. Tak, dobra. Więc jeżeli będzie się paliło światło, to potwór nie pojawi się w miejscu, gdzie pali się światło. Aha, ja idę w ogóle paliwo uzupełnić, dobrze robię? Okay. Tak, paliwo uzupełniamy cały czas teraz, do czasu, aż będzie północ. Jak będzie 23:30, to dopiero biegniemy do pokoju na górę i czekamy. Dobra, to może ja będę stał przy paliwie? Możesz, ale to jest niebezpieczne, bo jeżeli pojawi się potwór, to pobiegnie do ciebie tutaj. Ale ale mieliśmy do północy stać. Tak, no w sensie tak, możemy tutaj stać do północy. Okay. Tak, o to jak już chodziło. Będzie, wiesz, blisko, to cyk, to... Mhm. Bo tobie chodziło, że mam przez całą noc tutaj stać. No właśnie, że nie możesz przez całą noc, tylko jak będzie północ, to musisz się zrywać, bo o północy wtedy przychodzi potwór. Dobra. Mega się stresuję. No nie dziwię ci się, Prąd siadł. Tak, dobra, to idealnie. Okay. Spróbuj go naprawić. Wiesz co, ja wiem jak to działa. Kluczem, znaczy najpierw bez klucza, później kluczem i musisz ten, który otworzyłem, syczy. Tak. I to będzie ten lewy. Niebieski. Okej, jest git. Dobra. No. Kopnęło cię to. Właśnie nie wiem, czy tak powinno to być, ale... Jest 11 PM. No. Uzupełniasz paliwko? Uzupełnij. Dobra. Jest tak ciemno, ja już nic nie widzę, Admiros. Dobra.
Ej, oj, wypiłem kolę, nie chcąc. No właśnie, ja się chciałem zapytać, co to... Oho. I jest 12. Wracamy teraz na górę. Wracamy, okay. Wracamy. Drzwi za sobą zamykamy? Nie trzeba. Zamknąłem. Dobra. Boję i teraz się. Tak. No i co cały teraz? Cały czas chodzimy i sprawdzamy. Mhm. Okna na górze. Ej, a latarka pod F. Ja bez latarki chodziłem cały czas. Jest pod F. Całą grę. Dobra, czyli latarkę mogę mieć włączoną. Tak, ja może będę na dole, wiesz? Ja może Dobra. Będę na dole sprawdzał. Okej, okay, jestem na górze i sprawdzam okna, tak? Tak, sprawdzaj okna i włączaj, wyłączaj latarkę. Jak podejdziesz do okna, to włącz ją na sekundkę, żeby zobaczyć, okay. Czy nie ma potwora. Dobra. Jak będzie potwór, trzeba bardzo szybko reagować i go po prostu odstraszać. Rozumiem. Ale się ambiencik włączył. I modlić się. Ja trzeba, widzę, że... widzę. Światło. A światło w pokoju? Zapal. No. Jest, zapaliłem. Okay. Odstraszyłeś go. Teraz mamy spokój przez jakieś 30 sekund, bo po ataku potwór drugi raz nie atakuje. Ja biegnę uzupełnić paliwo. O nie, Admiros, zginiesz. Ja już to teraz wiem, że będzie GG. Nie, bo ja mam to wyliczone wszystko. Tak? Kurde. Czy każdym tym po prostu bierzesz paliwko, pyk. Po ataku potwór nie atakuje drugi raz. Dobra, uzupełniłem, wracam. Okej. Okay. Bless RNG, abym nie zginął. Czyli to tak to działa. Ej, szczerze, solo tak. Bym nigdy na to nie wpadł, że w ten sposób mam odstraszyć go. No ja wszystko musiałem sam rozkminić, jak to działa, niestety. Dlatego zajęło to dużo godzin. Dobra, sprawdzam górę, nie jestem widzę Jestem na go. Dole. Słyszę jakiś ambient? We dwóch da radę. Dobra, ja sprawdzam na dole. Sprawdzaj okno na górze i też tak. Raz na jakiś czas sprawdzaj okno w łazience. Ja chodzę po wszystkich oknach tak naprawdę. No. Tylko też ja nie chodziłem po wszystkich, bo... Światło. Dobrze, odstraszyłeś go, nice. Dobra, to ja szybko biegnę paliwką. Dreszcz mnie przeszedł po całym ciele. Dobra, chora jest ta gra. No, niestety, no, łatwa nie jest. I do której musimy przetrwać? Do szóstej. Dobra, jest We dwóch to jest... Nie jest ciężko, uważam. A czemu on mnie atakuje, a nie ciebie? Bo akurat tak się trafiło, bo na dole ma mniejsze prawdopodobieństwo, aha. Bo palą się dwa światła. Dobra. No, ale ja chodzę uzupełniać paliwo, więc no właśnie, niebezpiecznie. Powiem ci tak, ja bym się bał, że wyskoczy po prostu. Możesz też schować się do szafy. Jak będzie potwór i nie zdążysz się obronić przed nim, ale to nie zawsze działa, bo nieraz on może podejść do szafy i tak cię znaleźć. Okej, okay, rozumiem. No. O, powiem ci, że czuję... Tak, jest, widzę go, znowu, na górze. Światło. Nice! Jest? No we dwóch jest łatwiej. No, każda osoba obstawia jedno piętro i idziesz uzupełnić paliwo, czy nie? Nie, przeczekam. Paliwo jest w stanie wytrzymać 2 godziny, więc jakby po następnym ataku pójdę, bo dobra. Nie chcę ryzykować. Dobra, czyli mamy chwilę oddechu. Tak. Okej. Okay. No, dobra, jest ciężko. No, trzeba wiesz, cały czas po prostu patrzeć, czy się nie pojawi. Gdzieś go tutaj nie ma, no. Ale dwa pokoje na dole mamy na przykład spoko, więc ja sprawdzam sobie tylko 3 okna. A, dobra, to ja mam troszeczkę więcej tych okien. No tak, ale jakby we dwójkę to wiesz, i tak mamy obstawione więcej okien niż normalnie. A ty, to jakby na przykład w 10 osób grać, to każdy sobie bierze jedno okno i tyle? Tak, no. Ta gra jest trudna na solo, ale na większą liczbę osób to jest łatwo. Wydaje mi się... O, rozbił okno. Zapaliłem światło. Dobrze. On rozbijał pewnie w pokoju okno gdzieś tak, tam. Tak, rozbił w pokoju okno. Dobra. Paliwo? Tak. Okej, okay, spokojnie. Trzecia, jeszcze 3 godziny. Oj, nie mam Bloxy Coli, nie mam przyspieszacza. O nie. Czyli może być tak, że... Nie mów. Uda się. Spokojnie. Bo mogę nie zdążyć przed jego przyjściem. Dobra, ja nie muszę, ja go chyba będę widział z daleka, wiesz? Ja nie muszę podchodzić tak bardzo blisko okien, nie muszę świecić. Ja zawsze podchodziłem, bo nie chciałem ryzykować. Okej. Okay. Dobra, pyk, lecimy. Oj, prąd siadł. Oj. No to trzeba iść go szybko naprawić. To ja idę? Tak, musisz iść. Dobra. Chyba musisz iść. W sensie, no. Nie. Dawno nie było ataku, więc on może się pojawić. No nie, i to jest złe RNG. Wdarł się. Tak, ale my nic nie możemy zrobić. My nic nie możemy zrobić teraz. To będzie... Napraw prąd. Może będzie akurat niebieski? Pod tym nie, oknem. To jest... Zielony. Idzie. Uciekaj. Dobra, naprawiłem. Do chaty i do szafy. O kurde. O, jest tutaj! O, w środku był. Wszedł. I co mam zrobić? Uciekaj jak najdalej, on powinien po jakimś czasie odpuścić. Bo jego atak trwa chwilę tylko. Okej. Okay. Słyszę jakieś... możesz mi obserwować? Tak, obserwuję cię. Okej. Okay. Nie ma go. Jak już się nie świeci, to nie ma. Paliwko? Paliwko? Nie wiem, czy zdążę.
Był atak przed... Tak, zdążysz. Dobra, idę. Shiftem próbuj biegać. Nie! Admiroza jest tutaj, jest! What the hell? Ale poszedł sobie. Gonicie? Nie wiem. Tak, dobra, uzupełniłem raz paliwko. Jest dobra. Piąta. Nie, biegnie! Goni. Piąta. No nie masz szansy. Nie! No. Godziny nam brakło. No, nie jest łatwo. Ta gra nie jest łatwa. Kurde. Ale my byliśmy już przy samej końcówce. No. Dobra. Ej! Admiros, druga próba i teraz się nam udaje. Dobra, jasne. Dobra, zapala Admiros światła i zaczynamy. Zapalam. Ja idę na górę, tak? Tak, ty idź na górę, a ja tu będę na dole. Okej, spokojnie. Tu jest latarka, jest. Tutaj nic nie ma. Światło jest tutaj. To. Ja muszę też włączniki sobie ogarnąć, gdzie są. Żebym, wiesz, się nie pomylił. Dokładnie. Dobra. Masz sobie trochę większy obszar do przeszukania. No. Dlatego tak... trudniejsze, no. Ale spoko... Czekaj. Nie wiem, czy powinienem zapalać latarkę, bo ja widzę po ciemku, czy on tam... A, ja nie widziałem. Zawsze sobie na sekundkę odpalałem latarkę, żeby spojrzeć, gdzie on jest. Okej. Okay. Jest, widzę go. Światło. O cyk, światło. No i nie ma ciebie. Dobra. I siemano. Ej, przyszedł na dół. Co jest? Jest na dole? Tak. Szedł w moją stronę, ale odwołało go. Okej. Kurde, tak, może tak, ja za długo... Tak, już biegł i krzyczał na mnie. Nie, po prostu on spadł z góry i ja byłem za blisko i mnie wyłapał jako target. Yes. Ale jednocześnie skrypt go cofnął, więc dobra. Jakby nakrzyczał na mnie i sobie poszedł. To całe szczęście. No. Nie, wydaje mi się, że jest jak taki ambient jest, to znaczy, że on się... Pojawił, ale może się mylę. Może tak być, ale ja już tego nie byłem w stanie wyłapać. Dobra. O nie. O, siadł prąd. Nie musisz mi się to... Musisz, nie... no. Dobra, idę. Ale czekaj, on teraz będzie atakował. No tak, ale jak nie odpalimy prądu, to koniec. Musisz szybko naprawić i szybko wrócić. No to nie, to... Ja zostaję w środku. Okej, no dobra, niech będzie. Czyli otwieram. Oj, wbija się gdzieś. Ej, czerwony? Halo? Chodzi nie. Górą. Włączyłem czy nie? Nie włączyłeś. Kurde. Tak, włączyłeś teraz. Dobra, jest. Chodzi, idzie. Szafa. Chodź do szafy, przy wejściu jest. Dobra. Idę. Jesteś? Chodź, szybko. Zamykam. Oj nie, wlazł. Wszedł do szafy. No. A ty przeżyłeś? I też mnie załatwił. Dobra. No niestety, nie udało się. Na razie może go... się pojawić na dole. Kurde, też. Mam... Admiros, ja nie mam okien zamurowanych. Wiem, bo zapomniałem ci jedno zostawić, niechcący. O, dobra, no będę miał poziom ultra hard. Ja też nie mam jednego zostawionego, o kurczę. Oj. No to zaczynają się małe problemy. Mm-hmm. Dobra, tutaj nie ma. Ty, ale powinien już atakować. Na górze. Wyjazd! Zdążył zniszczyć, kurde. Ajdź, no widzisz, no. Trzeba bardzo szybko. Dobra, ja biegnę uzupełnić ten. Okej, paliwko. Tak. Dobra. Nie, zawsze powiem ci, że góra, w górze się ten, przebije tutaj. Mam trzy okna bez desek. Ale może się pojawić też teraz na dole. Właśnie to jest dziwne, bo się on tylko na górze pojawia, nie? Na razie. Bo na dole jest światło i ma większą szansę na górę i po prostu nie mamy farta. Okej. Tak mi się wydaje. I tak pewnie jest. Uzupełniłeś paliwko? Tak. Dobra. Ja się tym zajmuję. Pamiętaj, że jakby prąd nam padł, co nie powinno się teraz zdarzyć tak często, bo mamy więcej ten... Zobaczymy. Więcej, mniej światła zapalonego. Okay. Już się gubię, bo się skupiam no, na... No, ja tak samo, wiesz, na wygranej. Skupienie 200%. Dobra, ojej, nie wiem, no, drugi monitor mi tego mrygnął i się przestraszyłem. Dobra, tutaj nie ma, na razie nie ma. Na razie cisza. O nie! Dobra, odstraszyłem jest, go. Dobra. Pojawił się przy moim oknie, które nie miało ani jednej deski. Czyli co on jest? Musi no. Myśleć. On musi myśleć. Uważaj na okno, które masz nieobstawione. No, to mam dużo takich okien. Ej, no, okej, dwa możesz mieć, bo ci resztę zostawiłem. No to mam trzecie, bo zdążył zniszczyć deskę jedną. Aha. Więc będzie problem. Ty paliwa nie uzupełniasz? Nie, tym razem nie. Tym razem sobie odpuszczam, żeby bardziej się skupić na obronie. Dobra. Pek. Ej, słuchaj, tylko takie klikanie tym latarką. Tak. Ale jak się klika, to prawie się nie zużywa ta latarka. No, właśnie też tak. O, jest muzyczka. Właśnie. Ambient. O nie, wydaje mi się, że... Może być na górze. Nie ma. Na pewno? Nie ma. Kurde. On się może w sekundkę pojawić. Wiesz, w trzy osoby jedna osoba może siedzieć tylko na kamerach i mówić. W sumie. No. Też jest dobre. Ty, ale coś mi...
Jest. O, na górze. Dobra, uch. Dobra. Znowu mi rozwalił deskę. Tak, paliwo, tak, paliwo, widzę, paliwo? Tam, tak, tak, biegnę, biegnę. Ale on biegł przed drzwiami frontowymi, jak go wystraszyłeś. Więc nie mogłem szybko wyjść. Dobra. Dobra. Spokojnie. Jest sobie kolkę i szybko biegam. Dobra, jest trzecia. Tak, jest trzecia, zwykła noc. No, wiesz, zwykła, normalna noc. Po prostu patrole mamy, tak, w nocy. Dokładnie. Aż mi się głowa zaczęła łamać. Dobra. Boi się. No to boję się, naprawdę. To właśnie aż trudno to przyznać, nie? Ale... Roblox gra dla dzieci. No, ale są straszne gierki. O, ambient jest. Ja jeszcze nie jestem w chatce. Oj. Dobra, jestem. Sprawdzam okno, sprawdzam. Już nie mam połowy baterii. Dobra, kit. Nie ma. Nie! Wlazł frontowymi drzwiami. Co ty gadasz? Ta i mnie goni. Koniec? Nie, nie koniec. Wiesz co, uciekam przed nim. Mam wejść dżukuję do szafy go, czy coś? Go. Chowaj się do szafy. Dobra. Biegnę na górę do ciebie, otwieraj szafę, zamykam, zamykaj. Okej. Okay. Siedzimy. Ajdź! Wlazł! Ojojoj. I mnie też! Ojojoj. Dobra. No, better NG mieliśmy. Better NG. No, najlepszy był ten pierwszy ranik, po prostu. No.